pierwszy dobiegł na plażę Pinokio, który natychmiast ogarnął wzrokiem cały horyzont, ale nie dostrzegł żadnego rekina ludojada. Cześć, chłopaki! Cześć! Cześć, Pinokio! Cześć, Pinokio! Cześć! No, no gdzie jest ten wasz ludojad? Może poszedł na śniadanie? No i po co wam była ta głupia bajka o ludojadzie? Po to, żeby cię wyciągnąć na wagary! Denerwuje nas, że jesteś wzorowym uczniem i że masz same celujące stopnie! Rozśmieszasz mnie, kolego! Hej, Pinokio, nie udawaj roszniaka! Pamiętaj, że ty jesteś sam jeden, a nas jest siedmiu! Siedmiu jak siedem grzechów głównych! Słyszeliście? Obraził nas! I wtedy jeden z łobuzów uderzył Pinokio. Pinokio odparował cios. I wtedy wszyscy całą gromadą rzucili się na niego. Rozpętała się zacięta bójka. Pinokio bronił się po bohatersku. Drewnianymi rękami i nogami wymachiwał z takim impetem i szybkością, że nikt nie miał szans się do niego zbliżyć. Wówczas chłopcy, zniecierpliwieni tym, że nie mogą pokonać pajacyka, zaczęli w niego ciskać czym popadnie. Książkami, liczydłami, piórnikami. Pinokio, zwinny jak mało kto, z wielką zręcznością unikał pocisków. Kiedy nagle ciężka książka, przed którą uchylił się szybkim przysiadem, trafiła w czoło jednego ze stojących wkoło napastników. Chłopiec zrobił się biały jak płótno. Mamusiu moja, ratuj mnie, umiera. O, Stefku, mój biedny Stefku, otwórz oczy.